który się będzie nazywał Nasze Spotkania. Dzisiejsze słowo, którym ja pozwoliłem sobie napisać taką rzecz. Nasze Spotkania to propozycja dla zainteresowanych wydarzeniami z pierwszych stron gazet, polityką, kulturą, socjologią, pragnących skonfrontować swe przemyślenia z tym, co sądzą inni. Wiele spraw budzi gorące emocje. W ich ocenach nie musimy się zgadzać. Czy jednak te emocje nie biorą góry nad faktami, logiką, zdrowym rozsądkiem? Sprawdźmy. Do tych spotkań z osobami ciekawymi, barwnymi, często kontrowersyjnymi, z którymi można się nie zgadzać, ale których warto posłuchać. Rozmawiać zawsze jest warto. Jeśli macie jakieś propozycje co do następnych spotkań, bardzo proszę, jesteśmy otwarci. Naszym pierwszym gościem jest pan redaktor Stanisław Michałkiewicz, który nie chce pana przedstawiać jako osobę kontrowersyjną, ale niewątpliwie niezmiernie barwną i przede wszystkim rzetelną w tym, co robi. Jak to się, co będzie mówił, ma do tego, co państwo myślicie? Mam nadzieję, że się później w dyskusji nam okaże. Mieliśmy trzy tematy do wyboru. Pierwszy to był gospodarczy, drugi był na temat antypolonizmu. Wybraliśmy teorie spiskowe dlatego, że wydaje nam się, że są to tabu, które oddziałują na nasze działania codzienne i skonfrontujmy to. Zobaczmy, co pan redaktor myśli, powiedzmy, co my myślimy. Być może myślimy to samo, a być może coś zupełnie innego. Bardzo proszę i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałbym podziękować panu prezesowi Bieniaszowi za zaproszenie mnie, państwu podziękować za obecność, Klubowi Gazety Polskiej za współudział w całym przedsięwzięciu. No i powitać mojego przyjaciela Włodka Królińskiego, który zechciał łaskawie przyjść na to spotkanie. Proszę państwa, tematem mojej prelekcji, którą chciałbym potraktować jako wstęp do rozmowy, jest teoria spiskowa. Teoria spiskowa jest potępiona przez wszystkich mądrych, roztropnych i przyzwoitych. I wszystkim mądrym, roztropnym i przyzwoitym nie wolno jest wierzyć w teorię spiskową pod rygorem natychmiastowej, a być może nawet nieodwracalnej, utraty przyzwoitości. Ale bywają momenty, w których tym wszystkim mądrym, roztropnym i przyzwoitym nie tylko wolno wierzyć w teorię spiskową, ale nawet muszą wierzyć w teorię spiskową skwapliwie. To są rzadkie momenty takiej dyspensy, ale się zdarzają. Na przykład taki moment, kiedy ogłoszono dyspensę na wiarę w teorię spiskową, nastąpił w roku 2002, kiedy to do pana redaktora Michnika przyszedł Lew Rywin z propozycją korupcyjną. Ja przypomnę tę propozycję korupcyjną. Lew Rywin zaproponował panu redaktorowi Michnikowi, żeby mu dał 17,5 miliona dolarów w zamian za ułatwienia w nabyciu telewizji Polsat przez spółkę Agora, bo w tym programie, że tak powiem, telewizja Polsat była przeznaczona do przejęcia. Ale pan, pan złożył taką kupiecką propozycję jako dobry kupiec, ale pan redaktor Michnik lepszy kupiec. Ponieważ pan redaktor Michnik pomyślał sobie, że jak on tę propozycję korupcyjną nagra na magnetofon i potem tym nagraniem będzie straszył pana premiera Millera, to pan premier Miller dla świętego spokoju odda mu Polsat za darmo. I tak zrobił. Ale pan premier Miller jeszcze lepszy kupiec, bo on sobie wykombinował, że kiedy przetrzyma pana redaktora Michnika przez co najmniej pół roku, będzie mu tam lał miód w uszy, obiecywał, co on mu tam nie załatwi, to potem pan redaktor Michnik, jak to mówią, może mu skoczyć. No i tak się stało i pan redaktor Michnik dopiero w grudniu się zorientował, a w lipcu była propozycja korupcyjna złożona, dopiero w grudniu się zorientował, że został przez przebiegłego premiera Millera zrobiony z bambuko. No i rozdarł szaty na całą Polskę, jaki to straszliwy spisek zawiązał się przeciwko spółce Agora i wtedy ogłoszona została dyspensa dla wszystkich mądrych, roztropnych i przyzwoitych, którzy nie tylko mogli wierzyć w teorię spiskową, ale nawet powinni w nią wierzyć pod rygorem utraty przyzwoitości. No i, ale ten okres dyspensy długo nie trwał.
dlatego że nieporozumienie w klubie gangsterów zostało zażegnane i znowu nastąpiła, znowu ogłoszono zakaz wiary w teorię spiskową, który utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Proszę Państwa, jest to o tyle dziwne, ten zakaz wierzenia w teorie spiskowe, że historia świata jest niekończącą się opowieścią o spiskach, które albo się udały, albo się nie udały. Bo każde przedsięwzięcie polityczne, przynajmniej do pewnego momentu, jest, rozgrywa się w gronie kilku osób, a dla pozostałych osób ma pozostać tajemnicą, więc nosi wszystkie cechy spisku. Na szczęście nie wszystkie spiski się udają, bo gdyby wszystkie spiski się udawały, to świat już dawno przestałby istnieć. A jak wiemy, nadal istnieje, mimo przepowiedni Majów, że miał się skończyć w grudniu 2012 roku. Ci Majowie to tam się chyba pomylili, oni nawet koła nie potrafili wymyślić, to skąd mogliby wiedzieć takie rzeczy, kiedy świat się skończy, prawda? Ale więc ja nie będę tutaj Państwu rozwijał wszystkich teorii spiskowych, bo to od życia by nam wystarczyło na to. Natomiast chciałbym przedstawić jeden z teorii jednego spisku, który nie tylko odgrywa dużą rolę w życiu Polski, ale nadal chyba będzie odgrywał swoją rolę, będzie wywierał skutki. Żeby lepiej zrozumieć mechanizm tego spisku i całej tej teorii spiskowej, musimy cofnąć się w czasie do sierpnia roku 1980. Co się wtedy stało? Ano, znaczna część obywateli, być może nawet większość, zbuntowała się przeciwko Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza pod naporem tego buntu zaczęła się rozpadać, wytwarzając próżnię polityczną. Ale natura nie znosi próżni, a zwłaszcza próżni politycznej. I tę próżnię polityczną, która zaczęła się pojawiać na skutek procesów rozpadowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zaczęły wypełniać tajne służby, wojskowe i cywilne. I tajne służby przygotowują stan wojenny, przeprowadzają stan wojenny, administrują stanem wojennym. I warto zwrócić uwagę na pewne wydarzenie z samego początku stanu wojennego. Otóż, jak Państwo pamiętacie, zapewne na początku stanu wojennego nastąpiły internowania różnych ludzi. Między innymi internowany został Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz. Nie dlatego, żeby Edward Gierek albo Piotr Jaroszewicz stwarzał zagrożenie dla ustroju socjalistycznego albo dla sojuszu ze Związkiem Radzieckim, bo to wtedy były dwie takie ważne rzeczy. Edwardowi Gierkowi ostatnia, na końcu by taka myśl przyszła, że można tam się sprzeciwić Związku Radzieckiemu, albo można zakwestionować ustrój socjalistyczny, Piotrowi Jaroszewiczowi nawet by gorące taka myśl do głowy nie przyszła. Więc dlaczego w takim razie zostali internowani? Moim zdaniem zostali internowani ze względów pedagogicznych. Chodziło o to, żeby nam pokazać, nam społeczeństwu, że patrzcie o to przy pomocy takiej aluzji, patrzcie o to, partia już się nie liczy. Wsadziliśmy za kratki pierwszego sekretarza i nie podniósł się żaden głos w jego obronie. Dzisiaj się podnosi pan Leszek Miller, teraz w roku 2013 wysuwał projekt, żeby ten rok 2013 uznać rokiem Edwarda Gierka. No ale to teraz, jak Edward Gierk nie żyje, to już mi nic nie pomoże. Wtedy trzeba go było bronić, jak był za kratki wsadzony, ale nie przypominamy sobie, żeby pan Leszek Miller wtedy otwartą piersią rzucał się na czołgi generałowi Jaruzelskiemu, żeby tylko uratować Edwarda Gierka. Dzisiaj to każdy odważny, a wtedy jednak ogon podkulali wszyscy pod siebie. Otóż, proszę Państwa, ze względów teologicznych, żeby pokazać, że partia o to się nie liczy. Wsadziliśmy za kratki pierwszego sekretarza, liczymy się tylko my, czyli tajne służby wojskowe i cywilne. I ta współpraca między tajnymi służbami wojskowymi i cywilnymi, które wydają surowe prawa stanu wojennego, tam się szarogęszą na wszystkie sposoby, trwa do połowy lat 80. W połowie lat 80. następuje, wybucha między nimi nagły konflikt. Nagły konflikt, początkiem takim spektakularnym początkiem tego konfliktu jest zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki, które nastąpiło, jak Państwo pamiętacie, pod koniec października 1984 roku.
nie ma żadnych powodów, żeby tak wierzyć bezkrytycznie we wszystko, co mówi generał Kiszczak. Ale jak pamiętamy, generał Kiszczak, kiedy się okazało, że ksiądz Popiełuszko został zamordowany i że morderstwa dokonali oficerowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oficerowie Służb Bezpieczeństwa, wystąpił w telewizji i ogłosił, że to morderstwo miało uderzyć w generała Jaruzelskiego. Nie bardzo wiemy, w jaki sposób miał uderzyć generała Jaruzelskiego, bo generałowi Jaruzelskiemu nic się nie stało, bo ksiądz Popiełuszko został zamordowany, no ale w jakiś tajemniczy sposób miało to uderzać w generała Jaruzelskiego, więc być może w ramach walki buldogów pod dywanem coś tam było pomyślane. Ale ten konflikt tak jak się szybko zaczął, tak się szybko zakończył, bo już w maju 1985 roku się zakończył, a takim spektakularnym sygnałem, że się nie tylko zakończył, ale że zwycięzcą w tym konflikcie był wywiad wojskowy, było zdymisjonowanie ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych generała Mirosława Milewskiego. Dzisiaj mało kto pamięta generała Mirosława Milewskiego, on już nie żyje zresztą, ale to była postać bardzo reprezentatywna dla cywilnych, dla służb bezpieczeństwa. Generał Mirosław Milewski był w UB chyba od urodzenia. Zaczynał karierę jako wywiadowca Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie. W tym charakterze brał udział w tak zwanej obławie suwalskiej, w której zamordowano prawdopodobnie co najmniej 5 zetakowców, a być może więcej, tyle tylko, że te liczby są szacunkowe do dzisiejszego dnia, bo właściwie nie wiadomo, jak to się stało i ilu tam wymordowano. Prawdopodobnie był seksotem NKWD. Młodszym słuchaczom muszę wyjaśnić, co to znaczy seksot, bo mogą sobie coś pomyśleć brzydkiego. Tymczasem seksot to jest skrót z dwóch rosyjskich słów. Sekretny sotrudnik. Sekretny sotrudnik, czyli tajny współpracownik. Dzisiaj seksot brzmi zupełnie znacznie, ale wtedy oznaczał tylko jedno, tajnego współpracownika NKWD, więc prawdopodobnie Mirosław Milewski, jeszcze wtedy nie generał, był seksotem NKWD, o czym świadczyły późniejsze jego bardzo dobre kontakty z sowieciarzami. I generał Milewski, wspinając się po szczeblach kariery bezpieczniackiej wyłącznie, żadnych innych funkcji nie pełnił, doszedł do stanowiska członka biura politycznego KCPZPR i stanowiska ministra spraw wewnętrznych, więc osiągnął, można powiedzieć, szczyty zarówno w karierze partyjnej, jak i w karierze państwowej. I z tych stanowisk został zdymisjonowany. Pretekstem do dymisji była tak zwana afera Żelazo. Afera Żelazo polegała na tym, że pod kierownictwem ministra spraw wewnętrznych Mirosława Milewskiego zostały w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, czy z inicjatywy może Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zorganizowane bandy zbrojne, które za granicą dokonywały morderstw rabunkowych i rabunków w celu utworzenia takiej tajnej kasy bezpieczniackiej. I to się wydało, no, było trochę hałasu, skandal, wybuch i pod tym pretekstem zorganizowania tej afery Żelazo generał Milewski został zdymisjonowany ze wszystkich stanowisk, a przy okazji biuro polityczne KCPZPR podjęło decyzję, że prokuraturze nie wolno wszczynać śledztwa w tej sprawie. I mimo że już po transformacji ustrojowej sprawa afery Żelazo nie była jeszcze przedawniona, jeśli chodzi o przedawnienie ścigania, żaden z prokuratorów generalnych, ministrów sprawiedliwości wolnej Polski nie ośmielił się podważyć tamtej decyzji biura politycznego, co pokazuje, że kontynuacja jest większa niż nam się mogłoby wydawać. Proszę Państwa, ten 85 rok, w ogóle dlaczego akurat wtedy wybuchł ten konflikt między Służbą Bezpieczeństwa a wywiadem wojskowym, który zakończył się, podkreślam, to zwycięstwem, całkowitym zwycięstwem wywiadu wojskowego. Wywiad wojskowy był absolutnym, jeśli nie liczyć sowieciarzy oczywiście, był absolutnym hegemonem na polskiej scenie politycznej. Warto to zapamiętać, bo to będzie ważne w dalszym toku tego naszego wywodu. Dlaczego ten konflikt wybuchł akurat wtedy? Otóż to był taki refleks wydarzeń, które się rozpoczęły dziać na najwyższej półce polityki światowej. Pod koniec 1984 roku już było wiadomo, że
system sowiecki staje się ekstremalnie niewydolny. I w rezultacie, i tu nasza bezpieka musiała coś tam wiedzieć, i wywiad wojskowy musiał coś tam wiedzieć na ten temat, w 1985 roku na spotkaniu w Genewie Michał Gorbaczow zaproponował prezydentowi Reaganowi zawarcie traktatu rozbrojeniowego, co było sygnałem, że Związek Radziecki uznaje się za pokonanego w zimnej wojnie. Ale to nie była bezwarunkowa kapitulacja, o bezwarunkowej kapitulacji nie mogło być mowy, dlatego że potencjał nuklearny sowiecki był przecież nietknięty, nawet potencjał konwencjonalny sowiecki był nietknięty, więc to nie była bezwarunkowa kapitulacja, tylko była to propozycja przystąpienia do rokowań nad nowym porządkiem politycznym w Europie, ponieważ porządek jałtański już się zdezaktualizował na skutek procesu takich dynamicznych procesów rozpadowych w Związku Radzieckim. Po katastrofie w Afganistanie to się stało już ewidentnie oczywiste. I oferta została przyjęta przez stronę amerykańską, czego dowodem były kolejne spotkania Gorbaczowa z Reaganem. W 1986 roku nastąpiło spotkanie w Reykjaviku na Islandii, w 1987 roku w Waszyngtonie, w 1988 roku prezydent Reagan był w Moskwie i w 1989 roku, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, Michał Gorbaczow został przyjęty przez nowego prezydenta Jerzego Busha starszego na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym. I podczas tych wszystkich spotkań ten kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był konkretyzowany. Sprawa była dosyć skomplikowana, dlatego że no, ten porządek polityczny zakładał, już w 1986 roku to się stało oczywiste, ten porządek polityczny nowy zakładał wycofanie Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej, co oznaczało polityczne wyzwolenie narodów zamieszkujących Europę Środkową. I ta sytuacja stwarzała pewien taki dylemat dla obydwu przywódców, to znaczy i Gorbaczowa, i prezydenta Reagana, dlatego że z jednej strony wyzwolenie polityczne narodów środkowej Europy wymagało jakichś spektakularnych przedsięwzięć, takich spontanicznych, no jak to jest, że narody się wyzwalają i nie biorą w tym żadnego udziału, no muszą jakoś w tym wziąć udział, prawda, bo inaczej to wyzwolenie wcale nie będzie im smakowało. Więc musi być pełny spontan, jakiś odlot taki, no, ulica musi jakoś się pokazać, ale z drugiej strony cały ten proces trzeba było utrzymać pod ścisłą kontrolą, żeby nawet przypadkiem nie doprowadzić do uruchomienia machiny sądu ostatecznego, bo ewakuować się miało imperium, które na tym terenie dysponowało bronią jądrową, więc to nie były żarty. Jak to pogodzić jedno z drugim? No to był dylemat rzeczywiście i ktoś chyba sobie przypomniał spostrzeżenie Mahatmy Gandhiego, które mu się w chwili szczerości wyrwało. Mahatma Gandhi stwierdził, że nic nie jest tak kosztowne, jak stworzenie wrażenia ubóstwa i prostoty. Każdy wybalec teatru wie, że im bardziej naturalny aktor zachowuje się na scenie, tym więcej pracy musiał przedtem w to włożyć, żeby ta naturalność wyglądała właśnie naturalnie. Im więcej pracy, tym więcej naturalności potem. Im więcej przygotowań, tym więcej naturalności potem. I te przygotowania się rozpoczęły. Najpierw powiem tak, że w Polsce było to nawet stosunkowo łatwe. Pogodzenie tej spontaniczności i kontroli, dlatego że w Polsce była rzeczywiście opozycja. Była. Natomiast w innych krajach socjalistycznych pod tym względem było znacznie gorzej. I opowiadał mi taki mój znajomy francuski dziennikarz Guisoman, który zresztą ma polskie korzenie, bo jego rodzice pochodzą z Polski, to jest żydowska rodzina. Matka z Łańcuta, ojciec z Warszawy, wyemigrowali jeszcze jako bardzo młodzi ludzie w czasie I wojny światowej. Jakoś im się udało Hitlera przeżyć, no i on już się urodził we Francji, jest takim wziętym dziennikarzem, pisarzem politycznym i opowiadał mi, a znamy się stąd, że ja wydawałem w podziemiu w latach 80. jego książki, bardzo zresztą ciekawe,
No i potem się poznaliśmy osobiście, bo najpierw znaliśmy się tylko ze słyszenia, potem osobiście. I on mi opowiadał historię, którą jemu z kolei opowiadał ambasador francuski w Bułgarii. Otóż...